We wtorek, 5 listopada o godzinie 10 w Wejherowskim Ratuszu odbyła się 14. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Radni podjęli projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Gromadzimy się na tym cmentarzu, przy grobach naszych najbliższych żołnierzy, znajomych. Naszą miłością ogarniamy też zmarłych, których groby znajdują się na innych cmentarzach. Wszyscy oni oczekują zmartwychwstania. Oczekują też naszej pamięci modlitewnej. Prezydent miasta Wejherowa ogłasza konkurs na ozdobę choinkową w Wejherowie dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie. Prace należy dostarczyć w terminie do 29 listopada bieżącego roku do Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy placu Jakuba Wejhera 8, pokój numer 5. Na ocenę wpływać będzie pomysł dzieci i atrakcyjność wykonanej ozdoby. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Nagrody zostaną wręczone 6 grudnia na placu Jakuba Wejhera. Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Wejherowie pod numerem telefonu 58 kierunkowy 677 7058.